mój pradziadziuś mieszka domek dalej, jest kombatantem, walczył za wolną ojczyznę, więc myślę, że się przysłużył naszemu krajowi, więc bardzo, bardzo go kocham, bo po prostu walczył o to, żeby mi teraz było lepiej. I żałuję właśnie tego, że w dzisiejszych czasach dzieci są tak późno, że nie mają możliwości posiadania babci, pradziadka, prababci, bo to naprawdę dużo daje na przyszłość i uczy nas tego, tak naprawdę uczy nas też nas patriotyzmu. Tak naprawdę opowiada nam o tym, co kiedyś było, czego my się nie nauczymy z książek, a oni są taką żywą historią. Uwielbiam, jak mój dziadek mi coś opowiada. Uwielbiam, bo bardzo dużo mój dziadek przeżył, pamięta jeszcze czasy wojny i uwielbiam go słuchać. Gdzieś tam zawsze w głębi duszy taka Polska była w jej sercu. Bardzo ją kocham, właśnie chyba za to, że trzyma taki dystans, mimo tego, tak jak dzisiaj cały ten świat wygląda. I moja babcia jest bardzo kochana i dba o każdego. Jestem Ci bardzo wdzięczny za to, że zajęłaś się mną, kiedy rodzice nie mogli się mną zająć. Za ciepło, za czas, za wakacje. No za to, że jest cały czas ze mną, no i mi pomaga zawsze, kiedy chcę. Bardzo ich kocham, jestem z nich dumna, jakby ich kiedykolwiek w życiu zabrakło. Myślę, że byłoby mi bardzo smutno i moje serduszko w jakimś tam stopniu by pękło. Ale chcę, żeby wiedzieli, że bardzo, bardzo mocno ich kocham i cieszę się, że mam takich dziadków, jacy są oni. Także z takim przesłaniem dla wszystkich, którzy mają babci i dziadka, żeby korzystali z tego, dopóki ich mają, żeby ich odwiedzali, żeby ich kochali, żeby o nich się troszczyli. Chciałbym im powiedzieć, że są wyjątkowi, że bardzo ich kocham i żeby się nie zmieniali. Że bardzo ich kocham i bardzo mi ich brakuje. Chciałam Ci powiedzieć, babciu, że bardzo Cię kocham. Wszystkich kocham bardzo. Chyba nigdy jej nie powiedziałam, że ją kocham.